Stopy są już rozgrzane, dobrze rozruszane. A teraz pokażę Ci, to będziesz stąd tu chodził, tak żebyś z każdej strony widział. Zobacz, nachwytem obydwu dłoni rozciągam, rozluźniam i gimnastykuję przody stóp, poduchy stóp. Bardzo ważna rzecz. Tu się opiera 1/3 ciężaru ciała. Poza tym tu w tych poduchach zbierają się wszystkie stresy. I to ludzi pali, boli. Nachwyt, o, patrz, jeden chwyt, drugi chwyt palcami, o, z innego kierunku, podobny ruch, ale inaczej. Jeden jest taki, a drugi jest taki, o, widzisz? I tak po kilka, kilkanaście razy, zobacz, nakładasz i tu podtrzymujesz, a tym ruchem te kciuki, o, tutaj rozciągają, kółka takie wykonują. Pokaż to z tej strony i zaraz przechodź z tamtej, z boku, tak, tam żebyś ładnie, o, widzisz, jak rozciągasz poduchy, poduchy, które bolą. I tu na ich miejscach, o, nakładam, na ich miejscach, w tych miejscach, o, tutaj, rodzi się, w cudzysłowiu, powstaje płaskostopie poprzeczne, platfus. Dlatego tutaj ta elastyka jest ważna. O, następny chwyt, zobacz, to już chyba czwarty czy piąty, zobacz. Jest przytrzymanie, jest ułożenie, to jest chwyt, tu jest usztywnione wszystko, żeby mogło było pracować nadgarstkiem. Widzisz, raz, dwa, jakie świetne rozciągnięcia są, zobacz. Jakie odczucia ma pani? Tutaj chyba dobre też. O, czujemy, że rozciągamy tą poduchę, nie? Bo ona musi być elastyczna, ona nie może być taka stwardniała, taka półżywa, tylko trzeba ją uelastycznić. Jeszcze raz powtarzamy, nachwyty z góry, nachwyty z boku, rozciągania, o, rozciągania, teraz oklepywania z góry, grzbiet, tutaj przechodzisz, o, grzbiet, nie gubisz obrazu, o, lekko od spodu i z góry ręka na jednym poziomie. Nie zostawiamy tak sobie, tylko na jednym poziomie. O. Oklepujemy. Teraz tu przytrzymujemy, a oklepujemy ruchem takim, o, jakbyś smaganiem, takie smaganie same. O. Wtedy jest świetny chwyt masażu, ale nie bolesny. O. I tak wygląda praca, znowu nachwyt, przy górnej części stopy, bardzo ważnej. Górna część stopy, czyli górna część człowieka. To, co jest na górze, o, tutaj od połowy klatki w górę, bo palce są głową. I teraz jak rozciągniemy, rozluźnimy te palce, to człowiek jest w niebo wzięty, jest, ma lekkie stopy. Widzi, jak ważne są palce, że palce ożywiają się, nie są sztywne, że mogą się ruszać. A jeszcze jeden chwyt, o, widzisz, nachwyt, a tu zwinięta śruba, o, i przejście przez całą stopę. Stopa jest jak lustro, proszę Państwa. Stopa jest wspaniałą, ważną częścią ciała, która nosi nas przez całe życie, albo przynajmniej powinna nas przez całe życie do późnej starości nosić, żebyśmy mogli sami sobie na starość móc pomóc, pójść do toalety i na tych własnych stopach w miarę sprawnych wykonać najważniejsze czynności, które są do życia potrzebne. Do następnej gawędy.